Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z finansów, z metod oceny projektów inwestycyjnych. Chciałam Wam pokazać, jak dokonać wyboru projektu, czy projektu pierwszego podejmujemy się realizacji, czy projektu drugiego, na podstawie kryterium NPV. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, firma rozważa dwa projekty inwestycyjne, dokonaj oceny opłacalności każdego z nich, przyjmując stopę dyskontową 9,1%. I mamy podane dwie tabelki dotyczące wydatków, jak i wpływów w związku z podjęciem projektu pierwszego i drugiego, jakie należy brać pod uwagę przy realizacji każdego z tych projektów, to my w tym momencie musimy zastosować jakieś konkretne kryterium wyboru projektu pierwszego lub projektu drugiego. W tym momencie można powiedzieć, że oba te projekty generują zarówno jakieś wydatki, nie tylko w okresie przedinwestycyjnym, ale w trakcie trwania realizacji tego projektu. Ten projekt jest bardziej typowy, bo ma tylko wydatki w okresie przedinwestycyjnym, a potem już tylko wpływy, co nietypowe, dopiero na koniec drugiego okresu się pojawia pierwszy wpływ, czyli jakiś tam nazwijmy zysk czy przychód. A tutaj mamy wydatki rozłożone na trzy okresy. Pierwszy przedinwestycyjny, a potem już w trakcie trwania tej inwestycji. I teraz, jeżeli mamy zdecydować, który z tych projektów jest lepszy, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, musimy przyjąć jakieś określone kryterium. I mamy wybrać w tym zadaniu taki projekt, który ma generować nam wyższą wartość bieżącą przy uwzględnionej stopie dyskontowej, która ona tutaj wynosiła 9,1%. Generalnie wyższa wartość bieżąca, takie zagadnienie powinno nam się kojarzyć z NPV, czyli z aktualizowaną wartością netto naszej inwestycji. Generalnie chodzi o to, że ponosimy jakieś wydatki, otrzymujemy jakieś wpływy, a pytanie, ile wynosi ta bieżąca wartość zarówno tych wpływów i wydatków w momencie podejmowania decyzji, czyli w okresie przedinwestycyjnym, czyli na moment podejmowania decyzji o rozpoczęciu realizacji któregoś z tych dwóch projektów. Teoria będzie mówiła swoje, a tutaj widzimy, że albo liczymy na podstawie, to jest dokładnie ten sam wzór, ale no kwestia zapisu matematycznego, że musimy mieć netto przepływy pieniężne i każdy z nich zdyskontować, a potem wyznaczyć ich sumę od pierwszego okresu aż do ostatniego, ale takiego zdyskontowanego przepływu, lub też po prostu bardziej podchodząc pod matematykę finansową, obliczyć sumę przepływów pieniężnych po prostu zdyskontowanych. To jest dokładnie to samo, kwestia ujęcia tego wzoru. Generalnie w każdym z tych wzorków trzeba ustalić, jakie ostatecznie mamy przepływy, bo wydatki możemy nazwać, że to są ujemne przepływy pieniężne, bo to są pieniądze wypływające z firmy w związku z inwestycją, a obok mamy dodatnie przepływy pieniężne, które są związane z tym, że nasza inwestycja zaczyna generować albo przychody, albo już zyski w kolejnych okresach, a nas interesuje, ile netto, czyli wpływ, jakie mamy wpływy po uwzględnieniu wydatków. A więc w tym momencie nasze przepływy pieniężne musi stanowić to sumę wpływy pomniejszone o wydatki. Czy można też mówić po prostu różnica między wpływy minus wydatki. To są nasze netto przepływy pieniężne, czyli już takie uwzględniające obie te dwie kategorie i musimy ustalić, ile one są warte na moment teraz. Jeżeli jeszcze chodzi o element teorii, to nas interesuje taka sytuacja,
gdzie nasza inwestycja nie będzie generowała strat, a więc ta nadwyżka tych przepływów pieniężnych po uwzględnieniu wymaganej przez inwestora stopy zwrotu będzie generowała inne wartości niż ujemne. A więc jeżeli NPV da nam dokładnie wartość 0, możemy w tym momencie stwierdzić, że ta inwestycja znajduje się dokładnie na granicy opłacalności. Jest to przypadek krańcowy, bardzo rzadki, jeszcze się z tym szczerze nie spotkałam, żeby przy obliczeniu NPV wynik był zerowy. Najczęściej wychodzi, że inwestycja jest opłacalna, im wyższe jest to NPV, ewentualnie nam wychodzi, że inwestycja jest nieopłacalna, bo NPV wyszło ujemne. I pamiętajmy, że dokonując wyboru pomiędzy na przykład, to tak jak tutaj, projektem A, czy pierwszym, a projektem drugim, czasem oznaczanym jako B, należy kierować się tym kryterium NPV, że ono powinno być jak najwyższe. Czyli wybierzemy taki projekt, który ma NPV wyższe od alternatywnego, czyli konkurencyjnego. Jeżeli teraz przyjmujemy te nasze przepływy już netto, jak one wyglądają, musimy, że tak powiem, tylko dla formalności rozpisać. Nakłady w projekcie pierwszym wyglądały tak, te przychody wyglądały w ten sposób, tak, to są wypisane tam te wartości, a nas ostatecznie interesuje sam przepływ, czyli ile albo nam ucieka z firmy, albo ile ostatecznie przychodzi. Bo jeżeli na przykład nakłady mam na 5000 zł, a do firmy w tym samym czasie wraca 1000 zł, oznacza to tyle, że z firmy netto, czyli już po uwzględnieniu przychodów, z firmy wypływa tylko 4000 zł. Ale jeżeli w pierwszym okresie trwania inwestycji nakłady wynoszą 3000 zł, a przypływa w tym samym okresie 3000 zł, nasz przepływ w danym okresie jest dokładnie zerowy, bo ile nam wypływa, tyle nam dosłownie przypływa do firmy w związku z inwestycją, a więc w tym okresie pierwszym przepływ ostatecznie jest 0 zł. Tak samo w kolejnym, drugim okresie, jeżeli odpływa nam 1000 zł, a w tym samym okresie już się pojawia w firmie w związku z inwestycją 3000 zł, to można powiedzieć, że w firmie zostaje w związku z inwestycją 2000 zł. A więc nasze przepływy w tym okresie mają ostatecznie takie wartości. Tak samo w projekcie drugim analogicznie możemy potraktować obliczanie przepływów. Wystarczy tutaj zatrzymać ten film i sprawdzić, czy nam się to zgadza. Mamy przepływy dotyczące projektu pierwszego, jak i przepływy dotyczące projektu drugiego. I dla nich musimy dokonać obliczenia NPV. A więc w naszym projekcie pierwszym, jeżeli przepływy pieniężne miały następujące wartości, musimy je sprowadzić na moment zero, czyli dyskontować do momentu zerowego, czyli do momentu brania pod uwagę tej inwestycji, czy w nią będziemy inwestować, czy też nie. A więc obliczamy tak zwany wskaźnik dyskontujący. On ma zawsze wartość 1 plus k do t. Co to k, co to t? Wyjaśniam. K jest to stała w treści zadania podana lub założona przez nas odgórnie stała wartość stopy dyskontowej, czyli tej wymaganej stopy zwrotu przez inwestora, a T, ta potęga, to jest kolejne wartości tutaj zapisane w tej kolumnie zwanej okres inwestycji. A więc mamy to na przykład 1,091 podniesione to do potęgi zerowej, to do pierwszej, drugiej, trzeciej, do czwartej i do piątej. Wyniki mamy tutaj zapisane.
i żeby zwykłe przepływy, jakby określone co do wartości na koniec danego okresu, chcemy zdyskontować, czyli określić na moment 0, musimy podzielić każdy z tych przepływów, który tutaj mamy, przez wartość w tej kolumnie wskaźnik dyskontujący. Gdy podzielimy daną wartość przez wartość wskaźnika dyskontującego, otrzymujemy tak zwany przepływ zdyskontowany, czyli ile warte na przykład jest 2000 zł otrzymane na koniec drugiego okresu, a interesuje nas wartość tych 2000 zł, ale wycenionych na moment 0. I można powiedzieć, że na moment 0 ten przepływ na 2000 zł jest wart 1680 zł. Czyli jakby musiałabym, to takie rozumowanie, że musiałabym w momencie zerowym mieć 1680 zł, inwestować je na 9,1%, żeby po 2 latach otrzymać 2000 zł. A więc tutaj mamy każdą z tych przepływów wartość zdyskontowaną, a na końcu mamy sumę. Suma ta stanowi właśnie tą naszą wartość bieżącą netto. Ja na to mówię nadwyżka ponad wymaganą stopę dyskontową przez inwestora. I można powiedzieć, że sama inwestycja przynosi nam dodatkowe 10 tysięcy złotych. Oczywiście dotyczy to projektu pierwszego. I jest to oczywiście pozytywny element dla naszego inwestora, bo tyle pieniędzy dodatkowo na moment teraz przyniesie mu inwestycja w projekt pierwszy, jeżeli wymaga dodatkowo 9,1% dochodu w związku z tą inwestycją. I teraz jeżeli mamy tylko jeden projekt brany pod uwagę, to bym mogła powiedzieć, że tak, opłaca się inwestować w ten projekt pierwszy, bo NPV jest dodatnie i powyżej tej stopy, jakby ta rentowność tej inwestycji jest powyżej 0,091 i jest, że tak powiem, dobrze, mówiąc bardzo prosto. Ale jeżeli mamy taki przykład jak u nas w zadaniu, że musimy rozważyć, czy projekt pierwszy, czy projekt drugi, to w tym momencie w projekcie drugim też należy policzyć NPV. Nasze NPV dla projektu drugiego liczymy analogicznie jak dla projektu pierwszego, czyli posiadane przepływy pieniężne już netto w projekcie drugim należy podzielić przez wskaźnik dyskontujący, który posiadamy w kolumnie tutaj trzeciej, zaznaczone przeze mnie tutaj przez kursor, i mamy wartości tych przepływów na moment 0, tych przepływów, ale już zdyskontowanych. I widać, że suma tych przepływów zdyskontowanych, przeliczonych na moment 0, daje nam NPV na poziomie 9327,10 zł, a więc można powiedzieć, że również projekt drugi jest rentowny, czyli przynosi jakąś tam nam konkretną nadwyżkę. Ale jeżeli mamy zdecydować, czy projekt pierwszy, czy projekt drugi podlega inwestycji, to musimy powiedzieć po pierwsze, że zarówno i projekt pierwszy, jak i projekt drugi jest rentowny. Ale wybierając na podstawie kryterium NPV, to projekt pierwszy podlega pierwszeństwu, gdyż on generuje wyższą bieżącą wartość naszej inwestycji i on powinien być po prostu realizowany. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło sposobu liczenia tabelarycznego NPV wraz z wyborem projektu według tego kryterium spośród dwóch branych pod uwagę projektów. I jeżeli posiadacie swoje zadania, jak najbardziej możecie do mnie pisać, kierując swoje maile na maila zadania@projekty.wp.pl. Możecie też wejść na stronę internetową z moją ofertą. Jeżeli ten film jest wystarczający, to super, ale żeby mieć jasność, zawsze polecam rozwiązywanie własnych zadań, przeliczenie tych zadań ręcznie, bo wy tylko wówczas jesteście w stanie mieć pewność, że rozumiecie dane podejście.
I Was zapraszam do korzystania z pozostałych filmów na YouTubie, nie tylko z metod oceny projektów czy samych finansów, ale też z wielu innych przymiotów, z których przygotowałam konkretne playlisty z filmami. Subskrybujcie, komentujcie, korzystajcie z wszystkiego, co tutaj jest przygotowane dla Was, a ja Was zapraszam do dalszej nauki.